Wspaniały, pyszny tort z truskawkami i kremem na bazie mascarpone. Słodycz jest tu złamana lekko kwaskową konfiturą i ponczem z dodatkiem soku z cytryny. Krem jest delikatny i w smaku, i w teksturze. Wspaniale komponuje się z soczystymi truskawkami. Polecam, a po więcej przepisów zapraszam na mojego bloga www.talerzpokus.tv. Dzień wcześniej przygotowuję biszkopt. Do wysokiego naczynia wbijam jajka. Stopniowo dodaję cukier i miksuję je przez 20 minut. Ubite jajka przekładam do miski. Przesiewam do nich mąkę i delikatnie łączę składniki. Teraz masę przelewam do tortownicy wyłożonej na dnie papierem do pieczenia i piekę biszkopt przez około 40 minut w temperaturze 170 stopni z termoobiegiem. Film, jak przygotować biszkopt, znajdziecie też na moim blogu. Truskawki dokładnie myję pod bieżącą wodą i odstawiam, aby ociekły z nadmiaru wody. Płatki migdałów prażę na suchej, dosyć mocno rozgrzanej patelni. Teraz przygotuję krem. Bardzo zimną śmietanę kremówkę ubijam na najwyższych obrotach miksera. Pod koniec ubijania dodaję do niej cukier puder. W misce mam mascarpone, do którego dodaję ubitą kremówkę . Wciskam sok z cytryny i dokładnie mieszam. Nie miksuję, aby krem nie był zbyt rzadki. Biszkopt przecinam ostrym, długim nożem na trzy części. Spód biszkoptu układam na paterze. Zdejmijcie od razu papier, bo ja skupiłam się na nagrywaniu i tego nie zrobiłam. Do szklanki z przygotowaną zimną wodą wlewam sok truskawkowy lub malinowy. Wciskam też sok z cytryny i takim ponczem nasączam biszkopt. Następnie wykładam połowę konfitury truskawkowej i równomiernie ją rozprowadzam. Teraz czas na krem z mascarpone. Oczywiście też równomiernie go rozprowadzam na biszkopcie. Kładę kolejny blat biszkoptu, lekko dociskam go do kremu, nasączam ponczem . Smaruję pozostałą częścią konfitury i kremem z mascarpone.
Następnie kładę ostatni blat i też nasączam go ponczem. Tutaj nie daję już konfitury. Od razu na wierzch wykładam masę z mascarpone. Rozsmarowuję ją. A następnie smaruję nią bok tortu. Teraz bok tortu obsypuję uprażonymi, przestudzonymi migdałami. Szpatułką ściągam nadmiar migdałów z patery. I wycieram ją papierowym ręcznikiem. Najpierw wilgotnym, a potem suchym. Na końcu górę tortu ozdabiam truskawkami. Z brzegu układam truskawki z szypułkami, bo bardzo fajnie to wygląda. A w środku już bez szypułek. Tort wstawiam na kilka godzin do lodówki, aby dobrze stężał. Tort jest rewelacyjny. Naprawdę gorąco polecam Wam go do wypróbowania. A po inne przepisy zapraszam serdecznie na www.talerzpokus.tv.